Święta Bożego Narodzenia 2020 pod znakiem limitów. Na 15 m2 powierzchni świątyni może przypadać maksymalnie jedna osoba. Wymagane jest także zachowanie minimum 1,5-metrowego dystansu społecznego oraz zakrywanie ust i nosa. Chociaż duszpasterze od dłuższego już czasu namawiają wiernych do uczestnictwa w liturgii za pomocą środków masowego przekazu, święta Bożego Narodzenia, a zwłaszcza pasterka, to czas, kiedy kościoły pękają w szwach. Odpowiedzią Kościoła na wyzwania sanitarne jest zwielokrotnienie celebracji. Dotyczy to przede wszystkim pasterki, bo ona była do tej pory jedną mszą świętą. W tej chwili wiemy, że także dzięki wskazaniom Stolicy Apostolskiej tych celebracji może odbyć się więcej o innych godzinach, nie tylko o północy. Podobnie msze główne w święta Bożego Narodzenia, w samą główną uroczystość. Także jeśli tylko jest możliwe, kapłani mają takie możliwości czy przyzwolenia, aby celebrowali więcej mszy świętych nawet niż dotychczas, po to właśnie, aby jak największa grupa wiernych mogła uczestniczyć bezpośrednio w tych liturgiach. Ci natomiast, którzy w obawie o własne zdrowie nie zdecydują się na uczestnictwo we mszy świętej, mogą skorzystać z udzielonej przez arcybiskupa metropolitę warmińskiego dyspensy od uczestnictwa w nabożeństwie. Skorzystanie z tej możliwości niekoniecznie musi wiązać się z utratą duchowego wymiaru świąt. Ten wymiar duchowy my dzisiaj możemy podjąć na bazie tego, co jest dostępne nawet wtedy, kiedy z domu nie wychodzimy. Właśnie transmisja, gdzie docierają do nas treści dokładnie te same, które przecież możemy przeżywać na liturgii. Nie ma spotkania, nie ma tego doświadczenia wspólnego bycia na liturgii. To jest rzecz niezastępowalna i tu nie ma porównań nawet, ale jest możliwość nawiązania do tego. Ograniczeniu konsumpcyjnego charakteru świąt sprzyja też inny limit. Limit osób robiących zakupy w okresie przedświątecznym w galeriach handlowych i okrojony z powodu epidemii budżet wielu osób. Ograniczeniu podlega też liczba osób, z którymi zasiądziemy do wigilijnego stołu. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem święta należy spędzić wyłącznie z domownikami. Dozwolone jest zaproszenie maksymalnie 5 dodatkowych osób. Czy można w tej trudnej sytuacji znaleźć głębszy sens? O pewnych rzeczach, aby dostrzec i docenić ich wartość, trzeba najpierw ich nie mieć. Trzeba zatęsknić, trzeba odczuć ich brak. I wtedy zaczynamy inaczej myśleć, zaczynamy cenić bardziej właśnie te rzeczy, których nam brakowało. I to doświadczenie wydaje mi się, że trzeba tak właśnie, więc jestem pewien, że trzeba właśnie tak zagospodarować, żeby to, co teraz jest nam niedostępne, żeby docenić tego wartość, bo my obracając się w świecie, który zaspokaja łatwo nasze potrzeby, często nie dostrzegamy wartości tego, co jest nam dane na co dzień. Kościół nazywa to postem eucharystycznym, ale można tę sytuację niedostatku odnieść też do innych wartości, o których często zapominamy i ich nie doceniamy. Należy też pamiętać, że pomimo trudnej sytuacji, święta to czas radości i suto zastawionego stołu. Chociaż nikt nie mówi jeszcze o limicie spożywanych potraw, warto posłuchać zdrowego rozsądku. To już trochę trwa. Od 2001 roku szlachetna paczka niemalże zmienia bieg rzeki, zmienia historię ludzi, chociaż na jakiś czas. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Dlatego nie tylko osoby anonimowe chętnie pomagają osobom potrzebującym, ale i samorządy i liczne instytucje, firmy. Tradycją stało się, że w Ostródzie siły łączą między innymi urzędnicy z funkcjonariuszami. Razem przeprowadziliśmy tą akcję zbierania środków finansowych i w starostwie i w komendzie powiatowej policji. Środków tych uzbierano ponad 1700 zł. Wybrano jedną rodzinę, za te środki, za te pieniądze kupiono tonę węgla i plus pozostałe środki wydatkowano na środki ochrony osobistej, ale i na potrzebne rzeczy tej rodzinie. Mam nadzieję, że ta akcja tak pozytywna i potrzebna przyczyni się do tego, że niektóre rodziny będą po prostu miały lepsze święta i przyjemniejsze. I o to nam chodzi, żeby sobie wzajemnie pomagać. Dary trafiły do rodziny Styrowa. Małżeństwo dotknięte dolegliwościami zdrowotnymi i niepełnosprawnością, utratą pracy oraz problemami lokalowymi, nie było w stanie dokonać zakupu opału na zimę, środków czystości i żywności. Niech to będzie taki lepszy start w nowy 2021 rok. Niech los w końcu uśmiechnie się do ludzi, którym do śmiechu na co dzień nie jest.
Ostrudę opanował wszechobecny nieporządek. Miasto nie pamięta takiego bałaganu. Wywóz odpadów komunalnych stanął w miejscu. Ta częstotliwość wywozu śmieci tu nie odpowiada, jest zła. A tak szczerze, to już chyba nikt nie wie, w czym tkwi problem, ani jak go rozwiązać. Adam Żyliński próbuje podpowiedzieć. Żeby się nikt nie poczuł urażony, ale ja, obserwując segregację odpadów we wszystkich 19 gminach i również na własnym podwórku, bo przecież jestem takim samym mieszkańcem jak ponad 200 tysięcy ludzi w całym związku, to widzę ogromną mentalną różnicę w postępowaniu. Polega to na tym, że kiedy ja dostaję w kartonie jakiś produkt, nawet przysłany przez internet, to go rozczłonkowuję, mówię teraz o kartonie, folię oddzielam i wędruję z tym do swoich pojemników, które chętnie bym pogłaskał, bo tak się do tego przyzwyczaiłem. To już jest element mojego życia. Natomiast jeżeli chodzi o zasoby wielolokalowe, to poziom nonszalancji, poziom niefrasobliwości, to są najłagodniejsze określenia, jakich mogę użyć, jest po prostu przerażający. My możemy zmieniać częstotliwość, możemy nawet się pokusić o to, że będziemy co drugi dzień jeździć i odbierać kartony, które nie są tknięte, tylko po prostu wrzucone. Wystarczy, że one się cztery znajdą w pojemniku i już jest pojemnik cały zapełniony. Firma wywożąca śmieci szuka rozwiązań poprzez porównania. Złote myśli dobrze brzmią, pytanie jak będą wyglądać. W każdym razie idą zmiany, ale krótkofalowe. Trochę to wszystko potrwa. Pozwolę sobie przytoczyć. Działdowszczyzna. Pojemniki na papier opróżniane dwa razy w tygodniu. Jest taki zapis. Jeśli dany punkt gromadzenia odpadów nie wymaga takiej częstotliwości, to puszcza się raz w tygodniu. Czyli jeśli wystarcza raz, jedziemy raz. Jeśli nie ma potrzeby, a jeśli jest potrzeba, jedziemy dwa. Pojemniki na plastik dwa razy w tygodniu. Jeśli dany punkt gromadzenia odpadów nie wymaga takiej częstotliwości, możemy raz. Pojemniki na bio minimum raz w tygodniu. To samo jest zapis w związku. Więc tutaj papier i plastik jest dwa razy w tygodniu, a nie jak u nas papier dwa razy w miesiącu. Drugim przykładem jest Olsztyn, który również ma zapisy. Tworzywa sztuczne i metale dwa razy w tygodniu, papier i tektura dwa razy w tygodniu. 2 czerwca 2020 roku weszły w życie nowe zasady gospodarowania odpadami i w konsekwencji została zawarta umowa między firmą odbierającą odpady a Związkiem Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko. Teraz trwa burza mózgów. Jeszcze niech to trochę potrwa, a i w głowach zrobi się prawdziwy bałagan. Tak, to prawda, że jest to sytuacja nietypowa, że dzisiaj Komisja Rady Miejskiej odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Gminy. Ale pamiętacie Państwo, że kiedyś na ulicach było bardzo mocno hasło wyeksponowane przez mieszkańców, że miasto i gmina to jedna rodzina. I dzisiaj razem pracujemy, bo mamy wspólny problem, który dotyczy nieczystości stałek. I stąd dzisiejsze spotkanie, na którym wypracowaliśmy pewne ustalenia, które zmierzają do tego, że nieczystości z terenu ulic i placów miasta Ostródy znikną, zostaną sprzątnięte przez operatora do świąt, a jednocześnie wypracowaliśmy pewne zmiany, które wprowadzimy w przyszłości w regulaminie, żeby w kolejnych miesiącach czy latach nie dopuszczać do sytuacji, gdzie będą zalegały kartony, butelki i inne odpady na placach i ulicach naszego miasta. Wszystko prawda, jest potwierdzenie, że ma być porządek. To taki prezent na święta, ale nic co dobre nie trwa wiecznie. Tak bynajmniej mówi przysłowie. Ostrudzianie jednak mają oczy dookoła głowy i nie dadzą się zwieść na dłuższą metę. Na oficjalne zgłoszenie prośby pana przewodniczącego, pana Bogusława i pana wiceprzewodniczącego, pana Adama, do mojego prezesa oficjalnie poprosili, również włodarz miasta się do tego przyczynił, też również powiem, ponieważ apelował o to, żebyśmy posprzątali miasto na święta. I oficjalnie tutaj pan Bogusław to powiedział i my to zrobimy. Już od soboty uruchamiamy dodatkowe 4 samochody w sobotę. Potem w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek dodatkowo każdym dniu po jednym samochodzie. Po to, żeby nie zostawić Ostrudzian ze śmieciami, brzydko mówiąc. Tylko bierzcie Państwo jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Święta są wyjątkowo długie w tym roku. W czwartek mamy Wigilię, możemy jeździć tylko do godziny 15. Nie chcę się trochę usprawiedliwiać, tylko chcę powiedzieć, że po świętach w poniedziałek będzie niestety syf. I tak oto wracamy do punktu wyjścia, bo i czego innego można się spodziewać po gromadzonych śmieciach. P1
krajobraz Ostródy trochę w ostatnich dniach zmienił się za sprawą pojemników na śmieci. Może i to nic wielkiego, ale biorąc pod uwagę ostródzki problem nieczystości i ich wywożenia, to zawsze coś. Starostwo powiatowe zainwestowało w kosze. Obserwujemy przez ten rok, gdzie powiat znowu zarządza drogami powiatowymi na terenie miasta i stwierdziliśmy, że koszy jest na pewno za mało, więc podjęliśmy decyzję o wymianie i zakupie nowych koszy. Tych koszy będzie o 50 sztuk więcej. Mam nadzieję, że znajdą one miejsce w takim usytuowaniu, że będą bardziej widoczne i potrzebne. Dodatkowo zwróciłem się też do zarządu i co gdzie miało miejsce również na sesji budżetowej. Zwiększyliśmy środki na sprzątanie i na utrzymanie czystości czy odśnieżania dróg powiatowych czy chodników na terenie miasta. Jest nadzieja, że miasto przynajmniej na pierwszy rzut oka będzie czyste. W końcu nadzieja umiera ostatnia. Problem wyszedł na światło dzienne, jest wszechobecny i rzuca się w oczy. Mieszkańcy nie kryją rozgoryczenia i obserwują, jakie działania podejmowane są przez dane urzędy. Okres jesienno-zimowy to czas wzmożonej zapadalności na infekcje górnych dróg oddechowych. Błona śluzowa pokrywająca drogi oddechowe to pierwsza mechaniczna bariera odporności przeciwzakaźnej. Właściwe o nią dbanie pozwolić nam może uchronić się przed niejedną infekcją wirusową lub bakteryjną. Nienarażanie organizmu na zbyt niskie temperatury na zewnątrz to jednak nie wszystko. Należy również zadbać o odpowiednie jakby warunki fizyczne panujące w pomieszczeniach, w których przebywamy, w których mieszkamy, a więc należy zadbać o optymalną wilgotność w tych pomieszczeniach, która powinna się mieścić tak między 40-60%. Tutaj można stosować odpowiedni nawilżacz albo proste domowe sposoby, na przykład pranie rozwieszone w pokoju. Nie należy też eksponować się, tak jak wspomniałam, na czynniki szkodliwe w miejscu, gdzie żyjemy na co dzień. I oczywiście regulować temperaturę w otoczeniu. Nie powinna być zbyt niska i też nie powinna być zbyt wysoka. Taka optymalna to około 21-22 stopni, a w nocy trochę niższe, 18 stopni. Warto też wietrzyć pomieszczenia, no ale oczywiście nie, kiedy mamy do czynienia tutaj z widocznym na przykład emisją jakichś gazów, zanieczyszczeń ze strony sąsiada czy jakiegoś zakładu. Oprócz unikania niekorzystnych czynników, możemy też wzmocnić naszą odporność nieswoistą, czyli wrodzoną. Jak się okazuje, istotnym elementem jej budowania jest regularna aktywność fizyczna. W wyniku takiej regularnej aktywności fizycznej zwiększa się w naszym organizmie ilość IgA. Jest to skrót od immunoglobuliny typu A. Jest to najczęściej występująca forma przeciwciał w naszym organizmie. To jest w zasadzie taka bariera ochronna dla naszego organizmu przed wirusami i innymi patogenami. A to w obecnym czasie, czyli zanim dzięki przechorowaniu lub szczepionkom uzyskamy odporność nabytą, ma wyjątkowe znaczenie. Na przykład wykazano, że jeżeli kobietom, które wykonywały 3 razy w tygodniu sesje 30-minutowe aerobiku w okresie 12 tygodni, zwiększył się u nich poziom tych IgA o prawie 60% w porównaniu z kobietami, które prowadzą siedzący tryb życia. Tak? Tutaj to akurat były kobiety w wieku podeszłym, czyli ta grupa ryzyka właśnie w występowaniu wielu infekcji. Nie musi to być aktywność bardzo intensywna. Według Światowej Organizacji Zdrowia umiarkowany wysiłek fizyczny u osób dorosłych powinien zajmować minimum 30 minut dziennie i minimum 60 minut żywiołowej aktywności dziennie u dzieci. Siedzący tryb życia, długotrwałe przesiadywanie w zamkniętych pomieszczeniach obniża funkcję układu immunologicznego, podobnie jak krótkotrwały, zbyt intensywny wysiłek fizyczny. Po maratonach na przykład obserwowano u zawodników, którzy kończyli bieg maratoński, że nawet u połowy z nich po tygodniu do 2 tygodni po zakończeniu biegu maratońskiego występowały jakieś symptomy infekcji górnych dróg oddechowych. Do biegania maratonów osób nieprzygotowanych, preferujących dotychczas kanapowy styl życia, nie namawiamy. Warto jednak mieć na uwadze, że u osób regularnie uprawiających jogging ryzyko wystąpienia infekcji górnych dróg oddechowych wynosi zaledwie 8%, podaje dr Michał Boraczyński. Bieganie to jedna z najtańszych i najbardziej dostępnych form aktywności. Co jest zalecane dla tych wszystkich, którzy chcą postawić swój pierwszy krok? Dłuższy spacer, już taki trochę szybszy spacer niż taki zwykły w lesie, żeby tętno było na poziomie 120 uderzeń na minutę,
wchodzimy w przemianę aerobową, tlenową. Także myślę, że to powinno zdecydowanie nasz organizm przygotować do już potem wyższych aktywności fizycznych. Stopniowanie wysiłku i jego regularność mają znaczenie kluczowe. Warto też pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję o rozpoczęciu aktywności fizycznej, myślę, że powinien skonsultować się z lekarzem. Szczególnie osoby, które chorują na jakieś przewlekłe choroby, otyłość na pewno, jest dużym wskazaniem, aczkolwiek mądrze prowadzona. Czyli albo lekarz, albo trener personalny, żeby pomógł tej osobie w bezpieczny sposób rozpocząć tę aktywność, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Przed zrzuceniem nadmiernych kilogramów należy unikać biegania czy gier zespołowych ze względu na oscylację masy ciała i możliwe przeciążenia aparatu kostno-stawowego. Ostruda zmienia się stopniowo, ale na plus. W planach jest budowa kolejnego ronda. Trochę to trwa, ale cierpliwość opłaca się. Przy zbiegu ulic Drwęckiej i Grunwaldzkiej, to jest ten trójkąt taki, gdzie bardzo trudno jest teraz się poruszać. No, jest wyjazd z nowego osiedla i wydaje nam się, że to jest najbardziej potrzebna inwestycja, jeżeli chodzi o drogi w mieście. Nad bezpieczeństwem i usprawnieniem ruchu pracuje sztab ludzi. Powiat ostrudzki ma wiele miejsc, które wymagają korekty lub całkowitego przebudowania. To jest odcinek ponad 5 km, droga do miejscowości Ostrowin wraz z przebudową mostu. Bardzo kosztowne, ponad 3 800 000. Wcześniej otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych 50% dofinansowania i te 2 miliony, które teraz otrzymujemy, zabezpieczają nam jak gdyby w całości z dofinansowania zewnętrznego całą tą inwestycję. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w sytuacji, gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, stanowi swoistą tarczę dla samorządów. Umożliwia działania tam, gdzie jest pod górkę, gdzie bez dużych kwot prace by nieprędko ruszyły z miejsca. Koniec z automatycznym przedłużaniem umowy. Wchodzą w życie zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Umowę z operatorem będzie można wypowiedzieć zdalnie. Teraz operator będzie miał obowiązek poinformować konsumenta o kończącej się umowie. A w jaki sposób konsument będzie zawiadamiany? Za pomocą nośników takich jak SMS, jak telefon, prawda, być informowany o tym, że ta umowa będzie rozwiązywana albo będzie tą umowę rozwiązywał. A operator z kolei ma obowiązek w ciągu jednego dnia roboczego poświadczyć, że takie oświadczenie do niego dotarło i w ciągu następnych 14 dni jeszcze w formie pisemnej to potwierdzi. To też jest ważne dla konsumenta, żeby jakby wyczulić to na tę kwestię konsumenta. To też jest ważne. Jeżeli chodzi o odstąpienie od umowy, to do tej pory była rozbieżność pomiędzy przepisami o prawach konsumenta, a przepisami w prawie telekomunikacyjnym. Operatorzy zasłaniali się przepisami prawa telekomunikacyjnego. Rzecznicy kierowali się w kierunku ogólnych przepisów prawa konsumenckiego. I teraz ten termin na to, że będzie można odstąpić od umowy, jest wyznaczony tak, jak było jest w przepisach o prawa konsumenta, czyli na 14 dni, a nie dni 10. To też jest istotne dla konsumenta, jeśli chodzi o tę kwestię. Jak dodaje rzecznik konsumenta, nowe prawo ma zwiększyć uprawnienia abonentów, którzy do tej pory byli słabszą stroną umów. Nowe regulacje pozwolą szybciej wdrożyć nowe i lepsze standardy obsługi konsumenckiej. Teraz, prawda, konsument będzie miał, jeśli będzie chciał zmienić operatora, jeśli chodzi o końcówkę, o telefon, to teraz ma też zagwarantowany dłuższy czas na to, żeby przenieść ten telefon z jednej sieci do innej sieci. To też jest dla niego istotne, prawda, z punktu widzenia konsumenta. Też, prawda, to, że konsument dzisiaj będzie mógł już sobie wybrać sam formę, w jakiej będzie chciał zawrzeć umowę. Czy w formie papierowej, czy w formie elektronicznej, czy w formie dokumentowanej. Tu też przepisy zbliżają się do przepisów o prawie konsumenta, te przepisy telekomunikacyjne, bo one trochę były rozbieżne między sobą. Podsumujmy, jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Abonenci mogą to zrobić mailowo, bez konieczności wizyty w oddziale czy wysyłania dokumentów listem poleconym. Operatorzy mają też obowiązek poinformowania klienta o wpłynięciu i potwierdzeniu takiego wypowiedzenia.
Zniknął też automatyczne przedłużanie umów. Do tej pory operator nie miał obowiązku informowania klienta o tym, że jego umowa kończy się i zostaje automatycznie przedłużona. Według nowych przepisów firmy muszą skontaktować się z klientem na minimum 30 dni przed końcem umowy i poinformować go o sposobach i rozwiązania, a także przedstawić najkorzystniejsze pakiety. Aż miło jest popatrzeć na takie fotografie, tym bardziej, że okolica może być nam znana. O to chodziło zarządowi powiatu działdowskiego. Pokazać to, co tutejsze. W starostwie powiatowym w Działdowie rozstrzygnięto konkurs. Chciałam pokazać takie tematy, najpiękniejsze ogólnie miejsca w Działdowie, aby pokazać ludziom, że Działdowo jest pięknym miastem. Czy liczyłaś na nagrodę? Aha, tak. Nagrodę, nie wiem, w głębi duszy miałam nadzieję, chociaż nie wiedziałam, że coś wygram. Ale tak, liczyłam. Praca nawet artysty amatora może być wysoko oceniona. Dobra stopklatka wymaga weny i dobrego oka. Podpowiedzi też są mile widziane. I to było tak, że w pewnej chwili pojechałam z moim tatą do Koszelew, żeby kupić ryby. I mój tata powiedział, że tutaj jest bardzo ładny staw, akurat był ładny zachód słońca. No ja tam troszeczkę posiedziałam, potrudziłam się, no i uchwyciłem ten piękny moment i zrobiłem zdjęcie. W kategorii dzieci i młodzież do lat 17 wpłynęło 20 prac konkursowych. Natomiast w kategorii osoby dorosłe 56. Chociaż mamy gdzie pokazać te swoje zdjęcia, tak? Nie idą tylko do szuflady, czy nie zostają tylko w komputerze na dysku, ale można je pokazać. Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego to i konkurs wyjątkowy. Charakterystyczne miejsca powiatu, związane z jego położeniem geograficznym oraz posiadanymi walorami przyrodniczymi, historycznymi, kulturowymi i turystycznymi, to było to, czego byli złaknieni jurorzy. Powiat zorganizował, konkurs zorganizował powiat działdowski. Dowiedziałem się o tym konkursie z internetu, było naprawdę dużo informacji. Nawet widziałem chyba, że w radiu była też informacja o konkursie. Postanowiłem, że koniecznie muszę wziąć udział w tym konkursie. Dlatego warto od czasu do czasu poczuć w sobie duszę artysty i dać się ponieść wyobraźni. A gdzie ona nas doprowadzi? Do pięknych miejsc, co widać po tych fotografiach.